Okej, witam Was serdecznie. Cieszę się ogromnie, że mam dzisiaj okazję powiedzieć Wam trochę o mnie, o moim projekcie, o moich podróżach i o światozmieniaczkach czy światozmieniaczach, osobach, które spotykam po drodze. Więc najpierw opowiem Wam troszkę o mojej historii, projekcie, który prowadzę. To jest projekt, który nazywa się Exchange the World. To jest projekt trzyjęzykowy, polski, włoski i angielski. Ja będę mówić po polsku oczywiście, a czasami zobaczycie jakieś nazwy po angielsku. Więc najpierw będzie trochę o mnie, potem będzie trochę o ludziach, których spotykam po drodze, głównie z ludziach z globalnego południa, chociaż nie tylko. I spróbujemy sobie podsumować, zastanawiając się, jak każdy i każda z nas może zmieniać świat. W międzyczasie serdecznie Was zapraszam do komentowania, pytania na naszym czacie. Na tyle, na ile będę w stanie, będę sobie patrzeć na ten czat w międzyczasie i może jakieś pytania uda mi się odpowiedzieć w międzyczasie, ale też postaram się na koniec zostawić kilka minut, żeby na Wasze wątpliwości odpowiedzieć. Więc jeszcze raz witam serdecznie, zapraszam do komentowania, pytania i zaczynam od tego, czym jest projekt Exchange the World, czyli tłumacząc na polski, to jest taka gra słowna między zmienić, wymienić świat. To jest projekt, który powstał 5 lat temu i jego dwa główne przesłania to Create Your Story, Change the World, czyli twórz swoją historię i zmieniaj świat. Zacznijmy sobie od tego pierwszego, czyli tworzenie własnej historii. I to jest dla mnie zawsze doskonały moment do tego, żeby opowiedzieć Wam kilka słów o mnie, a także o Andrzeju, który jest moim partnerem i z którym podróżuję i realizuję ten projekt. Ja jestem zwykłym kształcenia psycholożką, pracuję jako trenerka, prowadzę warsztaty głównie na żywo, więc bardzo się cieszę, że mam szansę słuchać czegoś nowego. Właściwie od samego początku jestem związana z organizacjami pozarządowymi, czy to jako wolontariuszka, czy z czasem też współpracowniczka, czy pracowniczka. Współpracowałam z takimi organizacjami jak Amnesty International, czy Ashoka, jestem też harcerką od samego początku. I generalnie fascynuje mnie zmienianie świata właśnie i też ludzie, jako często pojedyncze jednostki, stąd ta psychologia. Andrea z kolei, który jak może zgadliście z Włochem, bo tylko we Włoszech imię Andrea jest imieniem męskim. Taka ciekawostka, w większości krajów na świecie to jest imię żeńskie, więc często jak podróżujemy, mówię, że przyjdzie Anna i Andrea, wszyscy spodziewają się dwóch dziewczyn, co się nie wydarza. Więc Andrea jest Włochem i on bardziej zainteresowany jest systemami. Jak był mały, to chciał być astronautą. Potem się okazało, że astronautą nie może być, ale zainteresował się mniejszymi systemami i poszedł na chemię, zrobił doktorat z chemii. A od kiedy mnie spotkał, zrozumiał, że ludzie też są spoko, ale nadal najbardziej interesują go systemy ludzkie, czyli społeczności właśnie, i to nimi się głównie zajmuje. Bardzo wiele nas różni, dosyć stereotypowo muszę powiedzieć. Ja na przykład jestem punktualna, Andrea uwielbia gotować. Ale to, co nas łączy, to jest miłość do podróżowania. My się pewnie nie jesteśmy jedyni. Uwielbiamy podróżować, poznawać świat. Spotkaliśmy się zresztą w Portugalii na Erasmusie. Jeżeli macie taką możliwość, albo będziecie mieli w przyszłości, bardzo polecam Wam takiego rocznego czy półrocznego nawet Erasmusa. Zmienia życie również pod takim względem. Było to już, moi drodzy, 10 lat temu, aż trudno mi w to uwierzyć. Po tym Erasmusie byliśmy przez rok w relacji na odległość, potem trochę mieszkaliśmy w Polsce, trochę we Włoszech i 5 lat temu zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej. Mamy takie szczęście, mieszkając w Unii Europejskiej, że bardzo łatwo jest namigrować do innego kraju i tam znaleźć pracę, czy zatrudnienie, czy pójść na studia. Więc ja mogłam pracować we Włoszech, Andrea mógł pracować w Polsce bez żadnych dodatkowych wiz czy zezwoleń. I tak samo moglibyśmy pojechać do Hiszpanii, do krajów skandynawskich, i to też chodziło nam po głowie. Ale im dłużej się nad tym zastanawialiśmy, tym bardziej myśleliśmy sobie, ale świat jest taki wielki, Europa, jak sobie spojrzycie na mapę, to tylko mały fragment tego świata, a my byśmy chcieli zobaczyć wszystko. No, wszystko to może trochę za dużo, ale jednak trochę więcej niż tą Europę. I zaczęliśmy marzyć o podróży dookoła świata. Pewnie nie jesteśmy jedyni. Myślę sobie, że nie jedna osoba myśli sobie, dobra, rzucę to wszystko i wyruszam w podróż dookoła świata. I na początku była to dosyć fikcyjna, prawda, wizja, bo ja pracując w sektorze społecznym, Andrea pracując na uczelni, wcale nie zarobiliśmy na tyle, żeby na koncie było wystarczająco dużo pieniędzy na podróż dookoła świata. Ale powiedzmy, że nie odrzuciliśmy tego marzenia od razu, a raczej zaczęliśmy powoli, powoli się zastanawiać, co tu zrobić, nie mając nawet być może odpowiednich środków, by nasze marzenie o podróży dookoła świata jednak się zrealizowało.
Opowiem Wam trochę później o tym, jakich użyliśmy metod. Na teraz powiem, że za nami 36 krajów, to już 5 lat podróży. Nie jest to podróż ciągła, wracamy też czasem do Europy. W tej chwili na przykład jestem we Włoszech, akurat nie z własnego wyboru, ale trochę jak zaczęła się koronawirusowa pandemia, to musieliśmy wrócić z Indii. I Włochy były jedynym krajem, w którym oboje mogliśmy wrócić, a nie tylko ja. W każdym razie, podczas tych 5 lat odwiedziliśmy 3 kontynenty, 36 krajów. Zaczęliśmy od Azji Południowo-Wschodniej, więc takie kraje jak Tajlandia, Laos, Malezja, Indonezja, Filipiny, Wietnam, Kambodża, Birma i Singapur. To była 9-miesięczna podróż. Potem wróciliśmy do Europy, żeby powiedzieć hello, szczególnie mama Italiana, to jest taka ważna figura, żeby od czasu do czasu się pokazać, ale też nasi znajomi zaczęli mieć śluby, czy nawet chrzty, więc chcieliśmy trochę w tym uczestniczyć. Potem odbyliśmy półroczną wyprawę troszeczkę bliżej, bo na Bałkany, w Turcję, kraje Kaukazu i znowu wróciliśmy, ciała mama Italiana, śluby i tak dalej. Później spędziliśmy rok w Ameryce Południowej, w większości krajów, jak możecie zobaczyć na mapie. A w grudniu zeszłego roku z kolei, po rocznym pobycie w Europie, więc mieliśmy taką dosyć dużą przerwę, wybraliśmy się na Sri Lankę i do Indii i ta właśnie podróż w marcu, dużo wcześniej niż planowaliśmy, zakończyła się dosyć niespodziewanym i nagłym powrotem do Włoch, gdzie znajduję się obecnie. I podczas tej naszej podróży staramy się odwiedzać oczywiście różne ciekawe miejsca. Ktoś ma pomysł, jakie miejsce jest tutaj na zdjęciu? Co to jest albo w jakim kraju? Można odpowiadać na naszym czacie. Ja Wam powiem, że jest to, nie jest to Kenia. Jest to miejsce, które trochę Wam będę podpowiadać, ale w międzyczasie możecie zgadywać na naszym czacie. Jest to miejsce, które wygląda, jakby trochę było z innej planety, do tego stopnia, że część Gwiezdnych Wojen była tam kręcona. Nie jest to też Machu Picchu, to jest dużo bliżej nas. Nie, to nie jest Islandia, ale już bliżej. To jest miejsce, które znajduje się niedaleko nas. Jak zobaczycie sobie na ten symbol niebieski, to jest symbol szczęścia. Nie jest to symbol szczęścia w Alpach. Jest to, moi drodzy, symbol szczęścia w Turcji. Miejsce to nazywa się Kapadokia i to jest miejsce, które jest pełne właśnie skał i w jaskiniach, w tych skałach, które widzicie na zdjęciu, ludzie kiedyś mieszkali. Teraz jest to ogromny obszar, który można zwiedzać i oglądać. Ten symbol jest bardzo znany, ale nie wszyscy wiedzą, że pochodzi z Turcji. Mhm. Więc zwiedzamy oczywiście ciekawe miejsca w naszej podróży. Tu z kolei mamy Angkor Wat w Kambodży. To jest największy kompleks świątyń, jaki istnieje na świecie. Ale w gruncie rzeczy to, co najbardziej nas w tym podróżowaniu interesuje, to są ludzie. Ludzie, którzy mają inny sposób życia, inne podejście, inne zwyczaje i to nas najbardziej fascynuje. Plus dodatkowo w czasie tej naszej podróży staramy się połączyć różne rodzaje rozwoju, czyli nie tylko ten kulturowy, geograficzny czy językowy, które są bardziej oczywiste, ale też na przykład rozwój duchowy. Więc staramy się korzystać z różnych dostępnych form. Na przykład tutaj jesteśmy po 10-dniowym kursie medytacji Vipassana. Jeżeli kogoś by to interesowało, takie kursy odbywają się też w Polsce. My to akurat byliśmy w Malezji, ale w niemal każdym kraju na świecie znajduje się ośrodek, który 10-dniowe kursy Vipassana organizuje. Codziennie medytuje się około 12 godzin, zaczynając o 4 rano, więc jest to skok na głęboką wodę. My nie mieliśmy z medytacją nic wspólnego wcześniej, ale to też jest dla nas wartość podróży. Wartość tego, że możemy odkrywać świat nie tylko z punktu widzenia naszej głowy, ale też naszych emocji, naszej duszy, jakkolwiek chcemy to nazwać, naszego ciała i tak dalej. Okej, to w bardzo dużym skrócie jest moja historia, ale kiedy w naszym projekcie Exchange the World mówimy create your story, czyli twórz swoją historię, wcale niekoniecznie chcemy zachęcać wszystkich do podróżowania. Podróżowanie jest oczywiście spoko i jeżeli Wam się marzy, to zachęcam Was do tego, żeby spróbować, bo podróżowanie, migracje otwierają ogromnie nasz światopogląd, nasze postrzeganie świata, ale raczej wierzę głęboko, że każda osoba na świecie ma swoją własną historię do stworzenia. I tworzenie tej historii zaczyna się od odkrycia, jakie są nasze mocne strony, jakie są nasze marzenia, jakie są nasze wartości, pasje, czego chcemy od życia. I muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, moje drogie, że pracując z ludźmi od wielu lat,
Mam przekonanie, że 90% ludzi na świecie nie ma pojęcia, czego chce od życia. A to jest dla mnie punkt początkowy. Mnie to zajęło parę ładnych lat różnych coachingów, szkoleń, medytacji, ciągłego zadawania sobie pytań, po co tu jestem, jakie są moje wartości, czego chcę od życia. I jakby podróżowanie, ten nomadyczny styl życia stał się moją odpowiedzią. Ale być może wasza odpowiedź będzie inna. Być może kochacie sztukę, albo chcecie mieć własny biznes, albo dużą rodzinę, a może sport jest dla was ważny. Każdy z nas ma swoją własną pasję, swoją własną historię do stworzenia. Wierzę też jednak, że tworzenie swojej historii to jedynie początek i do pełni szczęścia czy spełnienia potrzebujemy drugiego elementu. I tym drugim elementem jest właśnie zmienianie świata. Jakąkolwiek mamy pasję, jakiekolwiek mamy wartości, umiejętności, każdą z nich da się wykorzystać do zmieniania świata na lepsze. Jako zmienianie świata niekoniecznie mam na myśli całą planetę. Mam sobie odpowiednią ilość skromności, żeby wiedzieć, że nie jestem w stanie zmienić całego świata. Mam tutaj na myśli raczej nasz własny świat. Mnie samą, moją rodzinę, społeczność, klasę. To jest ten świat, od którego możemy zacząć zmienianie, wykorzystując naszą historię. Więc te 5 lat temu, kiedy ja już odkryłam, że moją historią jest podróżowanie, nomadyczny styl życia, zaczęłam się zastanawiać, ale jak podróżowanie może zmieniać świat na lepsze? Raczej jest tak, że jakby się na tym zastanowić, jest odwrotnie. Tak, tworzymy dużo zanieczyszczeń, podróżując samolotami i tak dalej, i tak dalej. Więc myślałam, w jaki sposób zrekompensować to, ale też dodać jakąś wartość poprzez podróżowanie. Pracowałam wtedy w organizacji, która nazywa się Ashoka, już o niej wspominałam wcześniej. To jest organizacja, która wspiera światozmieniaczy, światozmieniaczki, czyli osoby zmieniające świat na lepsze w bardzo różnych krajach. I zaczynałam każdy dzień mojej pracy od jakiejś niesamowitej historii osoby, która rozwiązała problem, który całe społeczności uznawały za nierozwiązywalny. Nazwaliśmy ich po angielsku change maker, co ja sobie przetłumaczyłam jako słowo światu zmieniać i wydaje mi się to całkiem miłym słowem. I te historie są niesamowicie inspirujące. Po każdej takiej historii miałam poczucie, że ja też chcę coś zrobić. Dawało mi to inspirację i motywację i pomyślałam sobie, że może taki będzie właśnie nasz cel podróży. Będziemy podróżować do różnych krajów, głównie globalnego południa, bo te nas interesują bardziej, i zbierać historię ludzi, którzy na lokalnym gruncie zmieniają świat na lepsze. Świat snów, po zmianie własnej społeczności czy siebie samych. I tak też się stało. I zbieramy historie bardzo różne. To mogą być historie o osobach, które dają dostęp do edukacji dzieciom, które tego dostępu nie mają na co dzień. Mogą być to historie osób, które zajmują się prawami kobiet i wzmacnianiem kobiet w różnych częściach świata. Mogą być to historie, które skoncentrują się na ekologicznej, zdrowej żywności. Albo na przykład historie, które z kolei mówią o prawach zwierząt albo ratowaniu naszej planety. Jakby tematów jest wiele, nie ograniczamy się do żadnego konkretnego, bo i sposobów na zmienianie świata jest tyle, ile ludzi na naszej planecie. Do tej pory zrobiliśmy już ponad 350 wywiadów, troszeczkę liczb, zanim przejdę do opowiedzenia wam kilku historii. Ponad 90 historii spisanych na naszej stronie, do której też was serdecznie zapraszam, potem zobaczycie też adresy. Ale po pierwszym roku tej podróży stwierdziliśmy, że samo pisanie historii nie wystarczy. Jest bardzo ważne, storytelling jest bardzo ważny, ale chcieliśmy czegoś więcej niż lajków na Facebooku. Dlatego zaczęliśmy organizować warsztaty, zaczęliśmy organizować pełne kursy tygodniowe światozmieniaczy, światozmieniaczek, żeby dać ludziom narzędzia na odkrywanie swoich własnych marzeń i przetłumaczenie ich na zmieniania świata na lepsze. Już właściwie ponad 3000 nawet osób wzięło w tym udział. I to taka krótka informacja, szczególnie dla tych osób, które zajmują się edukacją. Stworzyliśmy też książkę ze scenariuszami dla dzieci, młodzieży, dorosłych w oparciu o nasze historie, które zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych do zmieniania świata na lepsze, budując też globalny kontekst i pokazując kulturę innych krajów, wyjaśniając, jak pewne mechanizmy pracują. Ta książka jest na całkowicie otwartej licencji, dostępna też na naszej stronie, więc korzystajcie. Dzisiaj zresztą otwieramy osobną platformę w internecie, gdzie wszystkie scenariusze są przetłumaczone na 6 języków i będziemy też na bieżąco dodawać kolejne, więc wszyscy możecie z nich korzystać. Również jeżeli sami jesteście uczniami czy uczennicami, to dużo historii dla was również się tam znajduje. A ja już przechodzę do kilku wybranych historii,
Wybrałam ich dla Was dzisiaj 6, więc nie tak dużo jak z tych 350, ale nie mamy tak dużo czasu, więc mam nadzieję, że będzie to rodzaj wstępu, a później sami już same będziecie mogli tę historię odkrywać, czy na stronie internetowej, czy w różnych filmikach, które też tworzymy. Ok, pierwsza historia, o której chcę Wam opowiedzieć, to jest historia Dana. Dan z Kambodży. Dan pochodzi z malutkiej wioski Sandek, która znajduje się 80 km od Phnom Penh, czyli stolicy Kambodży. I jest to wioska, która żyje właściwie całkowicie z uprawy ryżu. Tutaj widzicie pole ryżowe i to jest właściwie jedyny widok, który w tej wiosce poza kilkoma domami można zobaczyć. Jest to wioska, która na ten moment nie ma dostępu do elektryczności, do bieżącej wody, nie mają nawet pojazdów, więc ten ryż, który zbierają ręcznie, przewożą albo za pomocą rowerów, albo za pomocą ewentualnie, tak jak widzicie, wozów zaprzęgniętych w krowy. Więc jest to bardzo tradycyjna wioska, gdzie dzieci na ogół kończą więcej niż szkoły podstawowej. Widzę już, że pojawił się też link na naszym czacie, gdzie znajdziecie więcej informacji o tej historii i też kontakt do Dana, gdybyście chcieli się z nim skontaktować. Ale dlaczego warto się z nim skontaktować? Więc Dan był jedyną, pierwszą właściwie osobą z tej wioski, która postanowiła, że on chce kontynuować naukę, że on nie chce kończyć na szkole podstawowej. Było to o tyle trudne, że szkoła średnia znajdowała się 15-20 km stamtąd, więc musiał tam codziennie jeździć rowerem w jedną stronę, wracać. Do tego pomagać rodzicom w polu, bo jednak tradycyjnie jest tak, że dzieci pomagają w zbieraniu ryżu. Również dlatego, że dorosłym trudno jest zobaczyć wartość edukacji. Bo jednak w ich głowie jest tak, jeżeli my dzisiaj zwierzami ususzymy ryż, to jutro będziemy mieli co jeść. Jeżeli dzisiaj wyślemy nasze dzieci do szkoły, to efekt tego zobaczymy może za 10 lat. Więc jakby nie mając takich tradycji wysyłania dzieci do szkoły, mieszkańcy i mieszkanki Sandek, tej wioski, myśleli sobie, że Dan, jeżeli on chce iść do szkoły, to znaczy, że jest leniwy, wcale nie chce pracować w polu. Na szczęście Dan miał bardzo twardych rodziców, którzy powiedzieli, chcesz się uczyć? Ucz się. Dan zdobył wykształcenie, nauczył się języka angielskiego, co pomogło mu zdobyć pracę w Phnom Penh w stolicy, gdzie zarabiał znacząco więcej niż osoby z tej wioski, przez co mógł jakby część swojej wypłaty zaoferować rodzicom, polepszyć nieco ich warunki. I kiedy wracał do wioski, żeby odwiedzić rodziców, kilkoro dzieci zapytało go, czy nie mógłby im zorganizować lekcji angielskiego, bo one też chciałby się nauczyć więcej. I Dan mówi, ok, mam trochę pieniędzy, mogę opłacić lokalnego nauczyciela, który poprowadzi dla Was kilka lekcji angielskiego. Na początku lekcje odbywały się dla 10 osób. Jak my tam byliśmy, jako wolontariusze i wolontariuszki, tych dzieci było już 200. I codziennie przez 6 dni w tygodniu te dzieci przychodziły albo przyjeżdżały na rowerze do domów rodziców Dana, by przez godzinę uczyć się angielskiego i robiły to pomiędzy swoją szkołą albo pracą w polu. Dzisiaj tych dzieci jest już 400, to jest 3 lata po tym, jak my tam byliśmy. Całość została urządzona w domu, jak mówiłam, rodziców. Tutaj widzicie ten dom, mieszka się jakby na piętrze, natomiast na parterze jest taka otwarta przestrzeń bez ścian i tam została urządzona klasa szkolna. Tutaj widzicie dzieci z dwóch klas, czyli jedna klasa właśnie skończyła, druga klasa właśnie zaczyna. I 400 dzieci dzisiaj z wiosek i oczywiście okolic, bo tam nie ma 400 dzieci w tej wiosce, ma dostęp dzięki Danowi do edukacji, uczy się angielskiego, mając większe możliwości na przyszłość. Da. Z kolei Weronika z Argentyny odbyła wędrówkę w drugą stronę. Ona z kolei urodziła się w Buenos Aires, czyli stolicy Argentyny, i wyemigrowała do małej wioski, skąd pochodził jej mąż. Czyli o ile Dan pojechał z małej wioski do dużego miasta, o tyle Weronika zrobiła odwrotnie. I na początku zupełnie nie mogła się tam odnaleźć, bo ona jest przyzwyczajona do Buenos Aires, gdzie wiele się dzieje. Ona tam pracowała jako wolontariuszka w szpitalu, pomagała dzieciom. Zupełnie nie wiedziała, co może zrobić w Azul, malutkiej miejscowości, w której nie tak dużo znów się dzieje. Zapukała do lokalnego szpitala i spytała, hej, czy mogę zostać wolontariuszką? Potem znalazła więzienie, zrobiła dokładnie to samo, spytała, a może być tutaj wolontariuszką? I tak chodząc po różnych miejscach, z czasem dostała nawet pracę w tym więzieniu jako socjolożka, ale też zawsze najbardziej interesowała ją edukacja. I zaczęła się interesować, ile jest szkół w Azul i wioskach wokół i okazało się, że tych szkół
jest 17. I ona myśli sobie, 17 szkół w takim małym regionie? Ale czego uczą się dzieci w tych szkołach? I okazało się, że dzieci uczą się prawie niczego. Ponieważ do tych szkół uczęszcza bardzo, bardzo niewiele osób. Może tam jest piątka dzieci albo dziesiątka dzieci, a według rozporządzenia dopiero jak dzieci jest 25, to można im przeznaczyć nauczycieli wychowania fizycznego albo plastyki. Jeżeli jest ich mniej, to jest może jeden, może dwóch nauczycieli, którzy nie są w stanie zapewnić całego programu. Więc Wiarokonika myślała, ale jak to? Przecież przez to te dzieci mają mniejsze szanse. Co możemy zrobić, żeby te szanse wyrównać? I Weronika zaczęła łączyć ze sobą małe wiejskie szkoły i mówiła im tak, słuchajcie, a może w środę dzieci z tych trzech szkół zbiorą się razem, będzie ich wtedy ponad 25 i wystąpimy do ministerstwa po nauczyciela. I tak też się stało, dzisiaj większość z tych szkół jest połączona w taki sposób, że odbywały się tam wszystkie możliwe lekcje, a nawet dodatkowe, bo Weronice udało się załatwić nauczycieli na przykład cyrkowych albo nauczycieli informatyki, w czasach, kiedy informatyki nie uczyło się nawet w Buenos Aires. Ale swoim uporem i tym, że pukaniem do drzwi i tym, że powiedziała, że jak tak, że jeżeli jest taka potrzeba, to ona to załatwi, Weronice udało się zapewnić nie tylko równe, ale czasami nawet większe edukacyjne szanse dla tych dzieci, które normalnie są wykluczone. One nawet potem pojechały na wycieczkę do Hiszpanii, trwają tam wymiany. Dzisiaj Weronika jest już na emeryturze i poświęca cały swój czas organizacji, o której wspominam. A jeżeli mowa o więzieniach i Argentynie, kolejna historia to historia Mokszy. To jest historia kilku wolontariuszek. My akurat rozmawialiśmy z Izabel i Vicky, które bardzo lubiły jogę. Joga ostatnio jest całkiem popularna, więc one też i uczestniczyły w lekcjach jogi i z czasem zaczęły uczyć jogi. I chciały tą jogę wykorzystać w swojej pracy wolontariackiej. Chciały, żeby rozprzestrzeniać jogę tak, żeby mogła pomóc innym osobom odnaleźć się. Nie tylko ćwiczyć swoje ciało, ale joga też dużo odnosi się do wnętrza. I miało jednego znajomego, który uczył rugby w więzieniach w Buenos Aires. I on spytał, a może chciałbyś się spróbować z jogą w więzieniu? Izabel i Vicky na początku nie bardzo wiedziały, co na to odpowiedzieć, no bo w więzieniu nigdy nie były w więzieniu. No ale postanowiły spróbować. Ludzie w więzieniu bardzo często chętnie wchodzą w różnego rodzaju aktywności, bo tam nieco wiele się dzieje. Panowie, bo najpierw odbywały się lekcje dla panów. Panie były dużo mniej zainteresowane jogą, głównie dlatego, że joga też wchodzi do emocji. A okazało się, że kobietom trudniej było te emocje przepracować niż mężczyznom, którzy zwracali na nie mniejszą uwagę. W każdym razie to panowie jako pierwsi powiedzieli, może być joga. Na początku myśleli, że joga to jest po prostu stretching, rozciąganie. No ale jednak każda joga kończy się też odrobiną medytacji, czasem się pojawiają jakieś ważne pytania, opiera się też na różnych relacjach. Więc panowie z czasem zaczęli trochę bardziej wchodzić w siebie. Po pierwszym roku wolontarskiego działania Izabel i Vicky postanowiły, ok, pracowaliśmy do tej pory z sektorem 7, spróbujmy teraz sektor 8. Więzienie podzielone jest na sektory. Jest sektor tych, którzy zabili i sektor tych, którzy zgwałcili i sektor tych, którzy ukradli i oni nie mogą się ze sobą spotkać, bo się pozabijają. To jest różny rodzaj działań i po prostu te dwie grupy się nie spotykają. I jak Izabel i Vicky powiedziały sektorom 7, a teraz idziemy do sektora 8, oni powiedzieli, nie ma mowy, jesteście nasze, nie możecie nigdzie iść. Ale on powiedział wtedy, chyba czegoś o jodze nie zrozumieliście. I nie tylko poszły do sektora 8, ale też zabrały kilka wolontariuszy z sektora 7, żeby razem z nimi poprowadzili lekcje jogi. Po kilku miesiącach okazało się, że panowie są w stanie spotkać się na patio, jak widzicie na zdjęciu, i razem ćwiczyć jogę, chociaż wcześniej doprowadziłoby to do agresji, a nawet niebezpiecznej sytuacji. Inna ciekawa historia z tym związana jest taka, że Izabel opowiadała mi, że kiedyś jej przyjaciółka przyszła do niej i powiedziała, mój syn zaczyna brać narkotyki i bardzo potrzebuje twojej pomocy, nie wiem, co z tym zrobić. Izabel poszła do więzienia i powiedziała o tym mężczyznom, z którymi ćwiczyła jogę. Nakręcili oni filmik, mówili do mojego młodego chłopaka, że oni już przez to przeszli, że oni wiedzą, jak on się czuje, ale naprawdę doradzają mu, żeby nie szedł tą ścieżką. To był bardzo emocjonalny, poruszający film z ich osobistymi historiami, który spowodował, że chłopak rzeczywiście przestał brać narkotyki. Więc będąc jeszcze w więzieniu, tym mężczyznom udało się zmienić czyjeś życie.
I nadzieja jest taka, że też dzięki jodze udaje mi się zmienić też własne życie po wyjściu z więzienia, bo prawda jest taka, że większość ludzi do tego więzienia wraca, bo nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie. Okej, to była argentyńska historia, a teraz przenieśmy się na inną część globalnego południa, a mianowicie do Tajlandii. I opowiem wam historię Yoshi. Yoshi jest niewidomą Japonką, która uwielbia czytać książki. I zauważyła, że ludzie w Tajlandii, uwielbiała Tajlandię, więc był kraj, w którym chciała działać, tych książek nie czytają. I postanowiła, że przekona ich, że książki są ok. I stworzy mobilną bibliotekę, która nazywa się Always Reading Caravan, która nie tylko będzie wypożyczać książki na miejscu, ale też będzie je zawozić do osób, które nie mogą przyjść do biblioteki. Bo może są osobami z niepełnosprawnością, może są to osoby starsze, może żyją zbyt daleko. Więc Yoshi udała się do Prao, to jest malutka tajska wioska na północy. Musicie to sobie wyobrazić. Malutka tajska wioska, która nigdy w życiu nie widziała Japonki i nigdy w życiu nie widziała osoby niewidomej. I nagle przyjeżdża Yoshi i mówi, zakładamy bibliotekę. W dodatku bibliotekę mobilną. I tak też się wydarzyło. Tutaj widzicie bibliotekę tą stacjonarną, do której przychodzą dzieci i mogą korzystać i z książek, i z różnego rodzaju działań edukacyjnych. Ale też co tydzień wyjeżdża van z książkami, dociera do różnych osób które, i szkół również, które mogą być tym zainteresowane, również w międzyczasie rozmawiając na przykład z osobami, których nikt na co dzień nie odwiedza. Z czasem zaczęli też docierać do malutkich plemion górskich, do których inaczej niż motorem nie da się przyjechać, ale szybko okazało się, że przywiezienie im książek po tajsku niczego nie zmienia, bo oni nie mówią po tajsku, mają swój własny język, co wiąże się też z takim problemem, że jak dzieci z tych wiosek przenoszą się do większego miasta, żeby pójść do szkoły, to nie rozumieją, co o nich mówią nauczyciele, bo nauczyciele mówią do nich po tajsku, czy nauczycielki, a oni mówią tylko w swoim lokalnym języku. Więc chociaż Yoshi nie miała tego w pierwotnych planie, założyła z czasem 3 centra edukacyjne w takich wioskach, gdzie lokalni ludzie, którzy są w stanie trochę po tajsku mówić, uczą dzieci tajskiego i uczą ich miłości do książek, bo to jednak projekt o czytaniu książek. My też mieliśmy takie centrum okazję odwiedzić, tam już też przyjeżdża na przykład z lekarzami od czasu do czasu, żeby zapewnić im opiekę medyczną, która nie jest tam na co dzień powszechna i tak dalej, i tak dalej. Okej, to były historie z globalnego południa, a teraz przejdźmy może do ostatniej dwie historii, będą z globalnej północy. Pierwsza z Hiszpanii. Chociaż projekt, o którym chcę wam powiedzieć, Hidden City Tours, został założony przez Lizę, którą widzicie na środku tego zdjęcia, a Liza pochodzi z Anglii z kolei. Liza pochodzi z Anglii, ale przyprowadziła się do Barcelony i zauważyła, że jednym z wyzwań jest to, że jest tam wiele osób bezdomnych. Widzicie na zdjęciu Johna i José, to są dwie osoby, które były osobami bezdomnymi, kiedy Liza tam przyjechała. I Liza postanowiła wykorzystać pomysł, który powstał w Anglii i zaimplementować go w Barcelonie. A pomysł jest taki. Barcelona jest bardzo turystycznym miastem, prawda? Przyjeżdżają tam turyści z całego świata. Więc postanowili założyć agencję turystyczną, która będzie oprowadzać tych turystów i turystki po Barcelonie, ale nie tylko po zabytkach, nie tylko opowiadając o historii Barcelony, ale opowiadając o życiu osoby bezdomnej. Taka osoba bezdomna, czy już w tym momencie była osoba bezdomna, zabiera grupę i pokazuje miejsca ze swojej perspektywy, pokazuje, gdzie spędzała noce, pokazuje, jak zdobywa żywność, opowiada o historii, którą na co dzień trudno usłyszeć, bo to nie są ludzie, których pyta się o ich własne historie. Dzięki temu zarabiają też pieniądze, więc mogą wyjść z tej sytuacji. Tak było z José czy z Johnem, który widzicie na zdjęciu. W tej chwili oni mieszkają w zbiorczych jeszcze, ale jednak mieszkaniach. I to też przywraca im przede wszystkim poczucie godności. Bo praca to nie jest kwestia pieniędzy. Praca to jest kwestia bycia pożyteczny, poczucia godności, poczucia tego, że jestem w stanie utrzymać sam siebie i dać coś społeczeństwu. I oni też oboje podkreślają, że to jest dla nich w tym projekcie najważniejsze. A musicie wiedzieć, że ich historie są bardzo różne. Ale ten, który klęczy, który swoją drogą pochodzi przez większość życia mieszkał w Niemczech, ale ponieważ urodził się w Hiszpanii, to został w pewien sposób wyrzucony z Niemiec i wrócił na ulicę Barcelony. On miał taką historię, która jest dosyć tradycyjna. Trochę miał problemy z miękkimi narkotykami, z różnymi rzeczami i stał się osobą bezdomną. Ale José, który stoi, José ma wyższe wykształcenie. Pracował jako tłumacz i w momencie kryzysu jego firma, dla której tłumaczył, zbankrutowała i nie mógł znaleźć innej pracy. Powiedzieli mu, że jest już za stary, a miał 36 lat.
Wpadł w depresję i właściwie w ciągu miesiąca skończył na ulicy. Osoba z wyższym wykształceniem, bez żadnych uzależnień, bez dzieci, bez rodziny. Nie się skoczyła na ulicy, więc tak naprawdę często nie wiemy, jakby jaka historia stoi za ludźmi, którzy na tej ulicy są. I ostatnia historia, o której chcę Wam opowiedzieć, to jest WeFugees z Niemiec, z Berlina, którzy pracują z migrantami i migrantkami. Cornelia, to jest ta dziewczyna trzecia od prawej, jest założycielką i ona jakiś czas temu, kiedy był kryzys migracyjny, bardzo chciała pomóc migrantom i migrantkom, którzy całe dnie stali w kolejkach do urzędów w Berlinie, ale nie wiedziała, jak im pomóc. Wobec czego zaczęła przychodzić do tych kolejek i rozmawiać z ludźmi, czasami zapraszać ich na kawę, czasami na obiad, żeby zrozumieć, czego oni tak naprawdę potrzebują, jak skutecznie może im pomóc. I większość z nich mówiła, wiesz co, my potrzebujemy informacji. Najzwyczajniej na świecie nie wiemy, kogo spytać o proste rzeczy, nie tylko o to, jak załatwić papiery, ale gdzie pójść do lekarza z chorym dzieckiem, gdzie warto zapisać go do przedszkola, gdzie jest plac zabaw, z którego możemy skorzystać. I na to nie odpowiedzą nam wolontariusze czy wolontariuszki w takich centrach przygotowanych dla migrantów czy migrantek, ale mogliby odpowiedzieć nasi sąsiedzi, ale my nie wiemy, jak ich o to spytać. W związku z czym Cornelia ze swoim zespołem, który złożony był też z migrantów i migrantek, stworzyli platformę w internecie, na której każda osoba może zadać pytanie i każda osoba może na nie odpowiedzieć. I okazało się, że ludzie w Niemczech nie mają czasu, żeby pojechać na wolontariat do ośrodka uchodźczego, ale bardzo chętnie wieczorem odpowiedzą na jedno, dwa, trzy pytania, korzystając z takiej wiedzy, którą ludzie mieszkający w danym kraju po prostu mają. Dzisiaj jest to ogromna platforma, w której ludzie zadają pytania, odpowiadają, z czasem zaczęli oferować pomoc, że może, jeżeli chcesz znaleźć mieszkanie, to łatwiej ci będzie, jeżeli pójdziesz ze mną, ja mogę zrobić tłumaczenie, mogę na przykład zorganizować dla ciebie lekcję niemieckiego i tak dalej, i tak dalej. Ludzie zaczęli spotykać się offline, czując tą potrzebę nawiązania więzi, podziękowania czy pomocy i działają w tej chwili w całym kraju. I nazwa WeFugees oznacza z jednej strony Welcome Refugees, czyli witamy uchodźców uchodźczynie, a z drugiej strony We are refugees. Wszyscy jesteśmy uchodźczynimi, uchodźczyniami, a raczej wszyscy jesteśmy migrantami, migrantkami. I trochę jest w tym prawdy. Gdybyśmy pogrzebali w korzeniach, okazałoby się, że większość z nas się w jakiś sposób przemieszczała. I w gruncie rzeczy, chociaż tylko ta ostatnia historia dotyczy pracy z migrantami czy migrantkami, wszystkie historie, które Wam dzisiaj powiedziałam, są z migracją związane. Opowiadałam Wam o Danie, który migrował z małego miasta do dużego, o Weronice, która migrowała z dużego miasta do małego, o Japońce Yoshi, która tworzyła projekt w Tajlandii, o Lizie, kobiecie z Anglii, która pracowała w Barcelonie, czy o Argentynie, o Jodze w Argentynie. W Argentynie, moi drodzy, jest 30 milionów ludzi, którzy mają korzenie włoskie. 30 milionów, to jest 62% ludzi w Argentynie mają włoskie korzenie. Więc kiedy myślimy o migracji, wcale nie jest tak, że ludzie migrują do Europy. Migracja jest procesem, który zachodził zawsze, raczej w obrębie też jednego państwa albo państw wokoło i bardzo często to my sami byliśmy migrantami czy migrantkami, co w Ameryce Południowej widać najlepiej. I wiecie, ja też jestem migrantką. Często używamy takich słów podróżniczka czy ekspatka, ekspat dla osób migrujących z globalnego południa, globalnego północy do globalnego południa, ale tak samo my jesteśmy migrantami czy migrantkami. I ta migracja to też jest coś, co bardzo poszerza horyzonty. Nie przez przypadek bardzo duża część światozmieniaczy czy światozmieniaczek ma doświadczenie migracji, ma doświadczenie podróży, życia w innym kontekście kulturowym, ponieważ to też bardzo otwiera perspektywę. Pozwala ukazać, że nasz sposób postrzegania świata nie jest jedynym sposobem postrzegania świata i że różnorodność jest ogromnie ważna, jeżeli naprawdę chcemy coś zmienić. Nie jest też tak, że jak chcemy tej różnorodności doświadczyć, to musimy od razu migrować i podróżować, bo tej różnorodności dzisiaj można doskonać na milion sposobów. Można je dotknąć przez internet albo po prostu rozglądając się wokół nas. W tej chwili jesteśmy w stanie spotkać ludzi z innych kultur, nie wychodząc poza naszą własną społeczność. I do tego Was bardzo zachęcam, bo to postrzeganie rzeczy z różnej perspektywy, zrozumienie, że większość naszych założeń na temat świata jest bardzo kulturowa i społeczna i wcale nie musi być obiektywną prawdą, pozwala ogromnie wzmocnić nasze światozmieniające projekty. I też większość światozmieniaczy czy światozmieniaczek zapytaliśmy właśnie, co jest potrzebne do zmieniania świata. I wspominali o tych szerszej perspektywie, wspominali o słuchaniu, empatii, ale wiecie co?
nikt z nich, nikt z 350 osób nie powiedział, że pieniądze są potrzebne do zmieniania świata. I to z kolei sprowadza mnie znów do mojej własnej historii. Jak wspominałam Wam, kilka lat temu, jak pomyślałam sobie, że chciałabym podróżować dookoła świata, jak zajrzałam na konto, to okazało się, że nie ma tam wystarczającej ilości pieniędzy. I myślałam sobie może nawet, że ojej, wymigruję do Dubaju albo krajów skandynawskich, zrobię dużo pieniędzy i zacznę podróżować. Ale ani nie było to w zgodzie z moimi wartościami, ani szczerze mówiąc, nie chciałam marnować naprawdę nawet dnia mojego życia na to, żeby pracować dla jakiejś firmy, która nie robi nic dobrego dla mnie i nic dobrego dla świata. I przyszedł mi do głowy taki pomysł. A co, jeżeli zamiast zarabiać dużo pieniędzy, będę wydawać ich mniej w czasie podróży i zaoferuję ludziom to, co już mam, moje umiejętności i wiedzę, w zamian za miejsce do spania i jedzenia, czyli coś, co tak naprawdę potrzebne jest w podróży. I wiecie co, to naprawdę działa. Są w internecie specjalne platformy, które umożliwiają tego rodzaju wymianę, jak Workaway na przykład, czy Couchsurfing, to są takie, których używam najczęściej. Kończy mi się czas, więc podam Wam bardzo szybko kilka przykładów tego, co udało mi się zrobić za pomocą takiej wymiany. Tutaj na przykład tydzień na tropikalnej wyspie w Malezji, gdzie pomagałam w budowaniu domu, mój pierwszy dom w życiu, nie jestem osobą doświadczoną w budowaniu, i w zamian za to miałam miejsce do spania, jedzenie i kokosy prosto z tych palm, które widzicie na zdjęciu. 2 tygodnie w tajskiej dżungli, gdzie pomagałam społeczności w tworzeniu odpowiedzialnego ekologicznie i społecznie projektu turystycznego, więc zapraszaliśmy turystki i turystów do tego, że przyjechali do dżungli, doświadczyli prawdziwego życia, niszcząc przyrody wokół. Tam pomagałam ich w budowaniu prostej strony internetowej czy profilu na Facebooku. 2 tygodnie w malezyjskiej wiosce kultury, gdzie poznałam Bobby Hizana, lokalnego szamana, a z zespołem, który widzicie po prawej stronie, byłam nawet na ślubie znanych piosenkarek i piosenkarza z Malezji, więc mogłam zobaczyć, jak wygląda malezyjskie wesele. Z ciekawych historii spędziliśmy tydzień w luksusowym hotelu w Kambodży, w Siem Reap, do którego napisaliśmy przypadkowego maila. Może byśmy pomogli ucząc angielskiego waszych pracowników, a wy nas przenocujecie. Oni też byli bardzo zaangażowani społecznie. Słuchajcie, odpowiedzieli na maila: nie mamy czasu na wasz wolontariat, ale podoba nam się, co robicie. Możecie zostać za darmo. Przez tydzień mieszkaliśmy w luksusowym hotelu. Musicie sobie to wyobrazić. Po 3 miesiącach spania na podłodze i wiadra z wodą zamiast prosznica, byliśmy w luksusowym hotelu, jacuzzi, europejskie śniadanie i różne takie rzeczy. Bardzo wiele czasu spędzamy na farmach. To jest na ekologicznej farmie ryżu, ale byliśmy na ekologicznej farmie kawy, oliwek, jedwabiu, różne rodzaje farm, tam zawsze potrzebna jest pomoc. I moja ulubiona historia jest o słoniu. Bardzo chciałam przytulić słonia, to było takie moje marzenie, ale wiecie, jak to jest. Generalnie w Tajlandii i takich krajach często jest tak, że to kosztuje dużo pieniędzy i osoby, którym płacimy, nie traktują tych słoni najlepiej. A ja ani nie chciałam płacić, ani nie chciałam, żeby tym bardziej te pieniądze ktoś się źle traktował. Ale ostatniego tygodnia w Tajlandii byliśmy na farmie, która zajmuje się przeciwdziałaniem handlu ludźmi i nagle okazało się, że mają też kampanię dla szczęśliwych słoni. I mają 15 słoni, dla których przygotowują emeryturę, więc nie tylko mogłam przytulić słonia, ale też go nakarmić czy wykąpać, jak tutaj widzicie na zdjęciu, jesteśmy w trakcie kąpania słonia. To, co jest jakby najważniejsze we wszystkich tych historiach, to to, że one były możliwe bez udziału pieniędzy. Czyli zmienialiśmy świat na lepsze i korzystaliśmy z naszych, realizowaliśmy swoje własne marzenia bez złotówki żadnej. To wszystko opierało się tylko na wymianie pomiędzy naszą pracą wolontariacką, a miejscem do spania i jedzenia. Okej, skoro to nie pieniądze są potrzebne do zmienienia świata, to co to jest? I tu przechodzę już do ostatniej części, więc jeżeli macie jakieś pytania, to w tej ostatniej części możecie zadawać na czacie, ja zaraz po niej zerknę i spróbuję odpowiedzieć. A ostatnia część, o, już widzę, że też odpowiadacie, co jest potrzebne. Pewnie, piszcie też na czacie, co waszym zdaniem jest potrzebne do zmieniania świata, a ja spróbuję wam odpowiedzieć na pytanie, nie moimi własnymi słowami, ale słowami światozmieniaczy, z którym przeprowadzałam wywiad. Kolejne slajdy będą zawierały angielskie cytaty, ponieważ chciałam też dać wam oryginalne słowa, ponieważ czasami moje tłumaczenie być może zabiera pewną esencję, więc ja wam je przetłumaczę na polski, ale też będziecie mogli zobaczyć ich słowa tak, jak oni je wypowiedzieli. I spróbujmy razem
zobaczyć, czy zgadzają się oni z wami. Widzę, że zapisujecie na czacie, co jest potrzebne. Dobre chęci, odwaga, wiara w siebie. Zobaczmy, co powiedzieli światozmieniacze i światozmieniaczki. A więc, jedynym sposobem na to, żeby mieć znaczący wpływ, jest współpraca. Ludzie potrzebują się łączyć i potrzebują empatii. Rób rzeczy z pasją i zaufaj swojemu instynktowi. Zacznij od małych kroków. Nie pozwól, by strach przed tym, że nie będziesz mieć wielkiego wpływu, powstrzymał cię przed jakimkolwiek wpływem, jaki możesz mieć. Więc wstań po prostu i zacznij działać. Nie bądź jednym z tych, który widzi problemy, ale jedną z tych, która widzi rozwiązania. Miej odwagę, by marzyć. Podejmuj ryzyko. Uwierz w siebie i zacznij działać. Zrób to. Po prostu to zrób. Jeżeli czegoś się nauczyłam przez te 5 lat na temat zmieniania świata, to tego, że potrzebujemy wspólnej zmiany. Że nie ma żadnych rządów czy nawet wielkich organizacji pozarządowych, które zmienią ten świat. Że tak naprawdę zmiana zależy od tych małych, niewielkich światozmieniaczy, światozmieniaczek, którzy działają w swoich społecznościach. Tak naprawdę zmiana zależy ode mnie i zależy od ciebie. Każdy z nas, podejmując małe kroki w stronę zmiany świata, przyczynia się do tego, że razem będziemy żyć w nowej rzeczywistości. Myślę, że największe, najważniejsze w zmienianiu świata najlepsze jest właśnie tworzenie swojej historii, odkrywanie swojego potencjału i wykorzystywanie go do zmieniania świata na lepsze. Dziękuję wam ogromnie i czekam na wasze pytania. Jeżeli macie, piszcie je koniecznie na czacie. Już jestem po czasie, wiem o tym, ale myślę, że jeszcze 3-4 minuty możemy przeznaczyć na pytania. Ja wam za chwileczkę pokażę też kontakt do mnie, więc będziecie mogli te pytania zadawać również później. Bardzo jestem ciekawa i waszej informacji zwrotnej, i waszych pytań, więc za was zachęcam. A ja szybko pokazuję nasz kontakt. Widzicie tutaj exchangetheworld.info, to jest główna strona naszego projektu. Tam możecie też ściągnąć książkę ze scenariuszami. Ale słuchajcie, dzisiaj dokładnie jest też premiera nowej strony, którą widzicie tutaj, Changemaker Toolkit, gdzie wszystkie nasze scenariusze są online w 6 językach. Możecie sobie tam zajrzeć, są po polsku. Możecie się tym dzielić, wszystko jest na absolutnie otwartej licencji, więc możecie się tym dzielić, zmieniać cokolwiek. Są też nasze media społecznościowe, na YouTube jest trochę filmików edukacyjnych, też z edukacji globalnej, z innych części świata, więc bardzo was zapraszam. No i tu jest bezpośredni kontakt do mnie. To ja obsługuję tego maila i tego WhatsAppa, więc jeżeli w jakimkolwiek momencie będziecie mieli pytania, wątpliwości, będziecie chcieli z nami współpracować, to bardzo was zachęcam. Naszym celem jest to, żeby jak najwięcej osób poznało historię światozmieniaczy i światozmieniaczek, zainspirowało się do działania i włączyło się w ten ruch ludzi, którzy naprawdę chcą coś zmienić, bo wierzę, że razem jesteśmy w stanie zmienić ten świat na lepsze. Okej, przeglądam naszego czata w poszukiwaniu pytań. Wydaje mi się, że widzę dwa pytania. Widzę pytania o jedzenie i co jest najcięższe w podróżowaniu. Jeżeli powyżej jest jakieś pytanie, którego nie zauważyłam, to musicie je szybko powtórzyć, bo też pytania mi się mieszają z naszymi linkami. Okej, czyli jakie jest najbardziej egzotyczne jedzenie? Wiecie co, ja jestem wegetarianką, więc nie jadam za dużo egzotycznych rzeczy. Andrea, który je mięso, miał potencjalne większe wyzwania, więc on najbardziej egzotyczne w Malezji, oni jedzą robaki, ale żywe. Bo takie, że usmażone, to jest się w dużej części świata, zresztą krewetki nie są niczym innym niż usmażony, nie wiem, pająk. Ale w Malezji delikatesem jest żywy robak i też to było najbardziej egzotyczne jedzenie. Z jego strony dla mnie rajem była Brazylia i Kolumbia, gdzie jest tyle rodzajów warzyw i owoców, o których nie miałam zielonego pojęcia i nawet nie wiedziałam, którą część mam zjeść, jak je otworzyć. Bardzo polecam. Co jest najcięższe w podróżowaniu? Wiecie co, najcięższe jest zawsze tu w środku. Najcięższe jest tak naprawdę podjąć decyzję. Najcięższe jest pokonać własny strach, bo strach jest zawsze. To nie jest tak, że człowiek się nie boi. Ale jakby mimo strachu wyruszyć w podróż, to jest najcięższe.
Ciężko jest też, w pewien sposób bardzo ciężko było mi w pierwszym roku podróżować 24 godziny z Andreą, bo dzielenie zawsze ograniczonej przestrzeni z kimś, nawet jak się go kocha, jest trudne. Szczególnie, że jest bardzo dużo, przy takim stylu podróżowania, my śpimy z lokalnymi ludźmi, nie korzystamy z hoteli czy hosteli, korzystamy właśnie z couchsurfingu, wymiany, śpimy u różnych lokalnych ludzi, ciągle jest się pod pewną presją i często to napięcie w jakiś sposób zostaje, powiedzmy, przedostaje się do relacji, więc też podróżowanie z kimś jest bardzo trudne, bardzo dużo par, które znamy, niestety zerwało w czasie podróżowania. Nam się udało przetrwać, teraz już mamy dobrze wypracowane metody, bo jednak podróżowanie z kimś też ostatecznie jest dużo prostsze. Myślę, że sama nie byłabym w stanie podróżować przez tyle lat. Patrzę szybko. Czym podróżowałam? Podróżuję albo autostopem, albo lokalnym transportem. Oczywiście, żeby dostać się na inny kontynent, korzystam z samolotu, więc lecieliśmy do Rio de Janeiro w Brazylii, czy do Bangkoku w Tajlandii, ale staram się unikać samolotów. I ze względów ekologicznych, i ze względów ekonomicznych, i też dlatego, że nie lubię skakać z kultury na kultury. Lubię poruszać się lądem, który daje też czas na to, żeby dostrzegać niewielkie zmiany. Jakby ten skok z jednej kultury do drugiej jest też dosyć trudny, więc wybieramy zawsze albo kompletnie lokalny transport, co też jest swoją drogą bardzo ciekawym doświadczeniem, albo autostopowanie. Czy mam jakiś sposób, tak wiecie, sobie na wyrówki czytam te pytania. Czyli jest pytanie, czy nie boję się jeździć autostopem, jak sobie radzę ze strachem? Pewnie, że trochę się boję jeździć autostopem, ale pamiętajcie proszę, że świat jest dużo lepszy, niż nam się wydaje, patrząc w mediach. Pamiętajcie o tym, że media nam mówią o tym, jak ktoś umarł w wypadku samochodowym, a nie o tym, że milion osób bezpiecznie dojechało do domu. Mówią nam o tym, jak ktoś miał problemy w autostopie, a nie jak milion osób świetnie sobie w tym autostopowaniu poradziło. Ja śpię zawsze u lokalnych ludzi, których nigdy nie widziałam wcześniej. Jeżdżę autostopem od 5 lat i nigdy nie byłam w sytuacji, która była naprawdę zagrożeniem dla mojego życia czy zdrowia. Były sytuacje, w których się bałam, tak, bo to nie jest tak, że przestałam się bać. Nie zachęcam was też do zmiennego ryzyka. Na przykład nie pchaliśmy się do Wenezueli, w której był kryzys, tak, albo do Gruzji, są tereny objęte wojną czy konfliktem. Nie jeździmy w takie miejsca, ale jednocześnie mam w sobie takie podejście do ufania światu i myślę, że ufając światu też inaczej go postrzegamy, innych ludzi spotykamy w jakimś sensie, więc to, co pomaga mi pokonać strach, to nie tylko przeszłe doświadczenie, bo to też pomaga, ale też w jakiś sposób to, że zakolegowałam się ze swoim strachem, czyli czasem jakby słucham tego, co mam mi do powiedzenia, ale nie pozwalam, żeby kierował w moim życiem. Słuchajcie, jestem już kompletnie poza czasem i nie jestem w stanie nawet ogarnąć tych wszystkich pytań, które się tu pojawiają. Jeżeli chodzi o pisanie książek, to ja napisałam już drugą część scenariuszy, więc wkrótce mam nadzieję, że uda się ją wydać, ale też większość rzeczy można u nas przeczytać na stronie. Jeżeli będzie pytanie, które kraj Pani się najbardziej podobał, to na naszym blogu jest na to odpowiedź, więc bardzo Was proszę, możecie iść na bloga i tam znajduje się dokładnie odpowiedź na to pytanie. Ja też sobie zapiszę Wasze pytania i jeżeli na któreś nie odpowiedziałam, to postaram się w najbliższym czasie, mamy na fanpage'u też taki cykl Ask a Question, zadaj pytanie, więc postaram się wtedy na nie odpowiedzieć, bo teraz już zupełnie poza czasem będę kończyć nasze spotkanie. Ale jeżeli potrzebujecie natychmiastowej odpowiedzi, piszcie do mnie na tego maila, który tam jest, a ja sobie zapisuję te pytania i będę na nie bieżąco odpowiadać na Facebooku. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za pytania, za informacje zwrotne, za angażowanie i piszcie, jeżeli potrzebujecie czegoś więcej. Zawsze ja nie będę współpracować i odpowiadać. Dzięki ogromne i powodzenia na kolejnych prezentacjach i warsztatach.